Podwyżki kar za wykroczenia. Lepiej uważać wzrosły grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Od 1 stycznia 2022 rok. minimalna grzywna za wykroczenie wynosi 301 zł, a maksymalna za przestępstwo prawie 29 milionów zł. Mandat za wykroczenie może maksymalnie wynieść 15 050 zł. Podwyżki te są konsekwencją wzrostu minimalnej pensji do 3010 zł rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2020 rok, dz.au. Pozycja 1690 w 2021 rok. Wynosiła ona 2800 zł. Wyższe stawki za wykroczenia. Łagodniejsze kary grożą za wykroczenia, na np. Za niewystawienie paragonu fiskalnego. Przypomnijmy, że z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 rok. 15 050 zł w 2021 rok. 14 000 zł. Najniższy wymiar kary za drobne wykroczenia to mandat. Może on wynieść od 1,10 do 5krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 301 zł do 15 1550 zł. Artykuł 48 paragraf 2k.k.s. Przy jego wymierzaniu urzędnicy muszą brać pod uwagę m.in. stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy, a także jego dochody i możliwości zarobkowe. Jeśli sprawa trafi do sądu, to może on wymierzyć wyższą grzywnę minimalna za wykroczenie wynosi 1,10 minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 301 zł w 2021 rok. 280 zł. maksymalna może wynieść 20 krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 60 200 zł w 2021 rok. Minus -56 000 zł. Oraz przestępstwa jeśli kwota uszczuplonego podatku przekroczy 15 050 zł, mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym. W tym wypadku grzywne wymierzają sądy. Określają one liczbę tak zwanych stawek dziennych od 10 do 720 oraz wysokość jednej stawki. Przy jej ustalaniu sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Jedna stawka dzienna nie może być jednak niższa od 1.30 minimalnego wynagrodzenia, czyli 100,34 zł w 2021 rok. 93,34 zł i nie może być wyższa od 400-krotności tej 1.30, czyli obecnie 40133,33 zł w 2021 rok. 37333,33 ,33 zł. Tym samym minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi obecnie 13,40 zł 10 stawek x 100,34 w 2021 rok. Było to 866,70 zł. Natomiast maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi teraz 28 895 997,60 zł 720 stawek razy 40 133,33 zł w 2021 rok. Było to 24 960 960 zł. Łukasz Zalewski